sprawdzić muszę, ile chłopców innych znasz. Czy gotujesz tak, jak lubię? Czy na wszystko znajdziesz czas? Więc poddaj się ogniowej próbie i porzuć myśl o bliskim ślubie. Przyjdzie na to czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas na obrączek złotych blask. Ale mnie przekonaj o tym, że dbać o mnie będziesz potem. Muszę sprawdzić raz, drugi raz, trzeci raz, ilu innych chłopców znasz. Nie kręć głową niecierpliwie, taka kolej rzeczy jest. Przecież zna mnie, przecież wie. Przecież zna mnie, przecież wie. La 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 la. W ogóle włosów nie idzie kręcić, bo jest tak gorąco. No to po co pan tak krzyczy? W ogóle coście mnie obawiali, bo dzisiaj się troszkę spóźniło. To musi pan tak mnie obawiać zaraz. A jak już pan obmawia, niech pan zamyka drzwi od garderoby. Otwarta szpara to wszędzie słychać. Jeszcze się... Wiecie, co to jest Violetta? Łóżko pełne włosów. A co was to obchodzi? To w 61 miała 18, to w 71 miała 28. A co was to obchodzi? Na przykład, mnie nie interesuje, ile pan ma lat, a na harcyczka też pan nie wygląda. A jak już tak chcecie wiedzieć, ile mam lat, to sama wam powiem. Mam 35 i mnie stanęło. A panu życzę tego samego. Co ona robi, że ma taką brzoskwiniową cerę? Kozę sobie kupił. Pije kozie mleczko, dlatego ma ładną cerę. A pan ma jaką? Widzi pan, ciągnie pana na lewo zamiast na prawo. Kiedy pan był ostatni raz w spowiedzi? Ja po każdym koncercie z panią chodzę. Tego się po panu nie spodziewam, wie pan? Bo nie wygląda pan na takiego. A kto? A to teraz wiem, dlaczego te dwie... Kto te dwie dziurki w ścianie zrobił? Bo jak się przebieram,
to mnie podglądają, stare konie. Jedna dziurka była niska, jedna wysoka. A w ogóle, po co pan do ludzi mówi, jak ona, jak imiona pani Violetta dała pieska? Ona ma Adolfa Hitlera, ona ma pułkownika Kaddafiego, ona ma generała Franco. A jak się generał Franco zerwał z łańcucha na pana Hitlera, jak się gryźli, że ja nie mogłam ich rozwiązać. Potem ma pułkownika Kaddafiego, a ja to Lacha Chomeiniego i po co pan to mówi? A ja, czy ja też powiem, że pan ma kota Henia Wentylka? A reszta to kaprale i szeregowcy. A w ogóle, jak już pan mówi do listonosza, że nie ma pani Wilas, bo poszła do lasu na spacer z facetem, to proszę powiedzieć, że facet to jej piesek. Dobrze? No. Bo zaraz te kolorowe gazety piszą głupoty, a wcale mnie nie znają. A w ogóle przysłał mi koguta na rosół w sobotę. Wiecie, na niedzielę. W pudełku po butach. Ja myślę, może to być bomba, bo teraz bomby wszystkie są. Od dziurki są wyrobione, otwieram pomalutki. No, patrz, a tam kogut żyje. Ty oczko i głupotny mój. Bo mówię, nie, bo się nie wezmę cię na rosół. Byś miał dożywocie u mnie emeryturę. I puściłam go na ogródek. Ale kogut był taki smutny. Tylko pod drzewkiem Agresto sobie siedział na jedne noże, to na mnie. Potem mówię, co on taki smutny? Możeście mu co zrobili tam. Nóżki miał splon. Pojechałam do Piaseczna na targ i kupiłam mu 15 kur. I teraz kogut pije mi jak należy, o 4 rano już mam budzik. Mam swoje jajka, świeżusieńkie, bez salmonelli, a benzemę. Nie, wydmuszkę. I tak to już jest. Grać? Mam. To o miłości po kolei. Tylko ja jeszcze słóweczko powiem, ponieważ nie wiem, kiedy się znowu zobaczymy. Może za ileś tam lat. Chciałabym przy okazji powiedzieć, że nigdy ładnie nie mówiłam, bo mnie zawsze odmawiają za to, jak mówię, jak śpiewam, co myślę. To prawda, że nigdy nie mówiłam ładnie, zawsze mówiłam zwyczajnie, prosto. I zawsze wtedy, kiedy chcę coś najładniej powiedzieć, to tak się staram, w domu sobie układam, tak to powiem, tak i umiem. A jak się przyjdzie ta trema, pomylę się i nie tak mi się powie, ze strachu, to mówią, widzicie ją, Amerykanka zapomniała po polsku. Jaka tam ze mnie Amerykanka? Amerykanki to chude dechy. A ja to jestem taki słowiański rubęcz. A ławie niech se mówią profesorem. O, M-on, jak na naszym Sejmie. Właśnie, M-on. Także chciałabym jeszcze raz przywitać się z Państwem tym zwykłym, prostym językiem, który jest najbliższy, najpiękniejszy i najbardziej zrozumiały tym małym i tym wielkim. Witam Państwa tak, jak umiem najpiękniej, z całą pokorą. Całuję Was w samo serce. Dobry wieczór Państwu. Teraz jeszcze chciałabym powiedzieć dwa słowa, ponieważ tak dużo na mój temat się pisze w kolorowych gazetach i to źle. I obmawiają mnie i prześladują mnie i różne głupstwa wypisują. I w domu, kiedy czytam te gazety, jest mi tak smutno. I nie mogę tego zrozumieć, skąd to się bierze. Dlatego, że ani tych ludzi nie znam, co piszą na mój temat, ani ja ich, ani oni mnie. I tylko przypomina mi się zawsze, że Pan Jezus powiedział,
mnie prześladowali i was prześladować będą. I zastanawiam się nad tym, czym jest cierpienie na ziemi. Uważam, że cierpienie jest wielkim wywyższeniem, tajemnicą, godłem królewskim i wielką prawdą, bo prawda jest tylko jedna, a każda nieprawda musi upaść. Pokora jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła, a pycha prowadzi do upadku, do nikąd, na bezdroża. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że kiedy mi tak smutno, nie mogę sobie znaleźć miejsca, bo nie umiem się z tym pogodzić. Wtedy biorę taką małą książeczkę Naśladowanie Chrystusa i otwieram ją na tej stronie, której się sama otworzy. I czytam tak. Biada temu, który dobro nazywa złem, a zło nazywa dobrem. Jaką miarą mierzysz, ważysz i liczysz, taką i tobie odmierzą. Nie czyń tego drugiemu, co tobie niemiło. Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpadnie. Jaką bronią walczysz, od takiej zginiesz. I wtedy cieszę się, bo siła przychodzi z powrotem i myślę sobie, Boże, jak to dobrze, że ta mądrość niebieska, która tam wysoko mieszka, jest moją miłością. I dlatego warto być dobrym człowiekiem i umieć przebaczać, bo Pan Bóg powiedział, że zemsta należy tylko do Niego. A więc warto być dobrym człowiekiem. I myślę sobie, czym jest śmierć? Bramą, przez którą wszyscy musieli przejść. I dlatego warto być tym dobrym człowiekiem, aby szlachetnie przeżyć to życie na ziemi. Myślę sobie o tych słowach, które Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny, że miłosierdzie ma przewyższać sprawiedliwość. Czyli wyżej stoi miłosierdzie od sprawiedliwości. Tyle można... Po co jej te psy? A po co jej te koty? A po co jej to? A co was to obchodzi? Po śmierci się dowiecie, co było na ziemi ważniejsze. Pieniądze czy miłosierdzie? A więc taka już jest. Się wam nie zmienię. Ja jestem już taka i taka już jestem. I nigdy się wam nie zmienię. Plotkują przeróżnie, że w głowie mam próżnię, złe gesty, źle mówię, no różnie. Na domiar swych wad zrobiła plagiat. O mój Boże, co ja teraz zrobię? No bo wszystko jest źle, czy tak, czy nie? Jest źle, jest źle, jest źle. Wszystko jest źle. To wszystko, co ja zrobię, jak chodzę, jak mówię, jak śpiewam, z kim śpię, no i to, co mam na głowie, cóż na to ja, nic na to nie poradzę. I'm sorry, excuse me, przepraszam, kochani, śmiejcie się, śmiech to zdrowie. Taka i taka już jestem i nigdy się wam nie zmienię. Ani słowa pochwały, ani słowa zachęty. Nic tylko krytyka, krytyka. To włosy za długie, a rozum za krótki i stale jej coś brakuje. Ja jestem już taka, bo taka już byłam i nigdy się wam nie zmienię. Zrobiłam, co mogłam, byłam gruba, więc chudłam, nie jadłam, nie spałam, tylko ciągle myślałam, jakby się jeszcze odmienić.
mówi, jak śpiewam, z kim śpię. Tylko że ja z nikim nie śpię. I to, co mam na głowie, cóż na to ja? Nic na to nie poradzę, bo jestem już taka i taka już jestem. I nigdy się wam nie zmienię. O nie, nie, nie. Nigdy się wam nie zmienię, bo byłam już waszą i waszą zostanę. I nigdy się już nie zmienię. O nie, nie, nie. Nigdy się wam nie zmienię, bo byłam już wasza i waszą zostanę. I nigdy się wam nie zmienię. O nie. Zaśpiewam piosenkę Hanki Ordonównej. Ja śpiewam piosenki. Mój miły, nie bądź tak srogi, bo serce mdleje mi z trwogi. Czemu się smucisz? Ach, pomyśl tylko o tym. Noc patrzy na nas gwiazdami. Jesteśmy, mój miły, sami. Pachną bzy coraz słodziej. Niech nas pogodzi ta noc. Ja śpiewam piosenki, drżą czułe dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchają w radości możni i prości, w sercach swych czując drżenie. A jeśli któremu, cóż to wie czemu, łzy czasem płyną z oka, to dla tej czystej łzy jednej przebacz mi, biednej, przebacz największy grzech. Gdy kiedyś u nieba progu skruszona stanę przy Bogu, nawet sam Stwórca w niebie nie spojrzy groźniej od ciebie. Ja Bogu powiem, mój Boże, przychodzę do ciebie w pokorze. Prośbę o łaskę wnoszę. Spójrz tylko na mnie i sądź. Śpiewałam piosenki, drżały mi dźwięki ludziom na pocieszenie. W radości możni i prości, w sercach swych czując drżenie. A jeśli któremu, któż to wie czemu, łza czasem spłynie z oka, to dla tej czystej łzy jednej przebacz mi, biedny, przebacz największy grzech. Ja śpiewam piosenki, drżą czułe dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchają w radości
mówiąc drżenie. A jeśli któremu, któż to wie czemu, za czasem spadnie z oka, to dla tej czystej łzy jednej przebacz mi biednej, przebacz największy grzech. Cały jak ogień, tylko mój masz być.
cały, cały gorąco. Musisz moim już być, cały, cały namiętnie. Tylko twoją chcę być, cały, cały gorąco. Jak nie całował mi, cały, cały jak słońce. Tylko z tobą chcę być. Zobaczyłam.